dziecka. 3 dni temu poprosiłem szefową komisji, panią Ursulę von der Leyen, o odwiedzenie Wrocławia w związku z dramatyczną powodzią, jaka nawiedziła nasz kraj. I ponieważ byłem w stałym kontakcie z naszymi przyjaciółmi, kanclerzem Austrii, premierem Czech, premierem Słowacji, mówię tu o krajach i sąsiedzkich, ale też Austria nie sąsiaduje z nami bezpośrednio, ale zmaga się z żywiołem no, równie brutalnym jak nasz kraj, żebyśmy wykorzystali ten moment tu we Wrocławiu, tę krótką chwilę na wspólne spotkanie w związku z potrzebą odbudowy akcji ratunkowej, akcji tej przeciwpowodziowej, ale także akcji porządkowania po powodzi i odbudowy. I chodzi oczywiście o wsparcie ze strony Unii Europejskiej i wsparcie finansowe. Pani przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformuje, jaki jest efekt naszego spotkania. Ja chciałem bardzo przede wszystkim podziękować za waszą determinację, że na ten sygnał zareagowaliście. Potrzebowaliśmy no, dokładnie 45 minut, żeby uzgodnić nasze oczekiwania i żeby uzyskać satysfakcjonujące nas deklaracje ze strony Komisji Europejskiej. Każdy z nas będzie odpowiadał za plany odbudowy swoich krajów po powodzi w różnym wymiarze. Wiadomo, że nasze kraje są w różnym stopniu dotknięte powodzią. My także w Polsce będziemy, tak jak już o tym wspomniałem, łącząc pieniądze polskie, europejskie, samorządowe środki, będziemy prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych, tak aby wszyscy dotknięci tą katastrofą mieli pełne wsparcie i to wsparcie musi wystarczyć na nie tylko zlikwidowanie szkód, ale także pełną odbudowę i odnowę tej przestrzeni, w jakiej dzisiaj działamy tutaj w strefie powodzi. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie premierze, drogi Donaldzie. Dziękuję za zaproszenie i za zaproszenie premierów i pana kanclerza. To jest bardzo ważny moment. Chcę zapowiedzieć, że Europa stoi u boku Polski i pozostałych krajów. To jest katastrofa narodowa, dlatego musimy połączyć siły, aby stawić czoła żywiołowi. Serce się łamie, kiedy widzi się, jak dewastujący wpływ ma ta powódź. Ale serce cieszy fakt, że tylu wolontariuszy pospieszyło z pomocą w walce z powodzią. Europa stoi przy waszym boku i rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, jak najszybciej i jak najbardziej elastycznie można was pomóc. W czasie kryzysu udało się wykorzystać system Copernicus i obrazy satelitarne. Dzięki temu można było budować klarowny obraz tego, jak rozwija się powódź. Niektóre kraje zdecydowały się na uruchomienie mechanizmu ochrony ludności, europejskiego mechanizmu ochrony ludności. To jest taki mechanizm stanowiący dowód solidarności między państwami członkowskimi. Najważniejsza jednak rzecz to znalezienie finansowania na odbudowę po katastrofie. W tym celu możemy wykorzystać dwa źródła. Przede wszystkim Fundusz Solidarności, który może posłużyć do odbudowy dróg, autostrad, linii kolejowych czy mostów, czyli infrastruktury. Wiem, patrząc na skalę zniszczeń, że te pieniądze nie wystarczą. Dlatego wspólnie omawialiśmy pójście dalej, jeśli chodzi o Fundusz Spójności, z maksymalną elastycznością i szybkością. To są priorytety. Dlatego zmobilizowany zostanie Fundusz Spójnościowy.
tak, by można go było wykorzystać elastycznie, w sposób dostosowany do potrzeb kraju i tam, gdzie te potrzeby są największe. Najpierw to będzie prefinansowanie, więc dostaje kraj i później można będzie wykorzystać je na inwestycje. Nie ma tutaj współfinansowania, ponieważ to jest fundusz spójności, stuprocentowe finansowanie, ponieważ czas jest wyjątkowy, to i działania muszą być wyjątkowe. 10 miliardów euro można wykorzystać z funduszu spójności dla krajów, które dotknęła powódź. To jest reakcja kryzysowa. I bardzo dziękuję za szybkie zwołanie tego spotkania. Zapewniam, że w najbliższych miesiącach i latach będziemy Was wspierać przy odbudowie.